Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Jagged Alliance 3. No dobra, wydaje mi się, że trzeba będzie spróbować takiego jednego numeru, to znaczy jak skończą oni trenować, a już niedługo skończą trenować, to Kalinę po prostu dołączymy do tego oddziału i my musimy jakby spróbować tutaj te kopalnie ogarnąć. Port, kopalnie, zwłaszcza, że tu chyba nie jest chronione tak naprawdę, więc żeby mieć większy dochód jednak, Tora zostawimy tutaj. Myślę, że Tor plus milicja jest w stanie przechwycić te diamenty. Nie wiem, jak to będzie działało, jak na przykład zrobimy automatyczną walkę. Czy wtedy dostaniemy tą kasę z diamentów, czy to przepadnie, czy jak? No, nie mam bladego pojęcia. Ale zakładam, że nie przepadnie, nie? No więc można byłoby rzeczywiście ten ładunek diamentów tutaj przechwycić. Tutaj idzie ekipa 7 sztuk. 7 wrogów. Mamy 8 milicji plus 1 tor. No to teoretycznie jesteśmy w stanie dać radę. A to co to tu jest? Co to? To jakbyś była gdzieś na jakichś schodach albo gdzieś pod ziemią. No właśnie, tu wy musicie się troszeczkę podleczyć, więc... więc tutaj zaparkujemy w porcie. I tam będziemy po prostu czekać na nich. Let's move. Czy chcesz dalej szkolić milicję? Nie. Dlatego, że chcę, żeby Kalina... Kalina chce, żeby poszła tutaj. Nie, no kurde, zgłupiałaś, sama pójdziesz. Stop! Dobra, ty pójdziesz tak. Tor tam zostaje i zastanówmy się, co Tor może tutaj robić, jeśli chodzi o operację. Szkolenie milicji, jakbyś chciał jeszcze robić. Dlaczego nie możesz? Maksymalnie 2. A, dobra. 2000. Kurczę, czy my jesteśmy w stanie... Jeżeli weźmiemy coś takiego, 1 dzień, 22 godziny, to szkolenie milicji będzie tutaj. A nie wiem, gdzie jest ten ładunek diamentów, gdzie on się tutaj wyekspirował. Więc gość niech szkoli po prostu dalej i tyle. Stop! No właśnie. Cel podróży osiągnięty. Pyk. Bardzo dobrze. Czyli wy tutaj już chilloutujecie. Kalina. Idziesz tu. Bardzo dobrze. Teraz możemy Kalinę połączyć z resztą. Mam nadzieję tylko, że nam tutaj wystarczy kasy. No i on skończy tutaj tą milicję, więc to będzie idealnie. A tutaj jest kontrakt najemnika wygasł. Jak to wygasł? Wynajęte. Jeszcze jeden dzień mamy. Spokojnie. Damy radę. To jeszcze się troszkę z kopalni uzbiera tego wszystkiego. Wyżeście się podleczyli, troszeczkę żeście odpoczęli. No więc troszkę nie wiem właśnie, jak to działa, czy on przechwyci ten ładunek diamentów, czy nie. Więc ja bym temu oddziałowi dał po prostu, żeby tutaj... A, tutaj są żmije sykliwe, no właśnie. A jakbyśmy... Musimy przez port iść, tak? Nie musimy iść przez port. Moglibyśmy ich tutaj... No bo co tu jest? Tu jest port, tylko że jak nie odbijemy portu, to nie będziemy w stanie wrócić tutaj na ten. Więc tak czy siak musimy tutaj ich ogarnąć. Tak mi się wydaje. Poza tym też przepłynięcie też kosztuje, zdaje się. 2500. Pewnie znowu. Złoże bardzo bogate. No właśnie. Dobra, no nie będziemy kurde. Co to są za zwiadowca i zbir? Okej, no to co? Kurde, zapomniałem jeszcze jednej rzeczy zrobić.
i teraz już nie jestem w stanie, bo chciałem jeszcze zmodyfikować tam bronię czy coś w tym stylu. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. No dobra. Noc, ładna pogoda, niestety brak danych wywiadowczych, czyli będziemy... Aha. No to jest bardzo, bym powiedział, kiepściutko, jeśli chodzi, bo my musimy iść... Właśnie. Ja tak trochę raszuję pewne rzeczy, ale widzę, że... Kurczę... Tego, no, będzie trzeba się tu przedzierać trochę, tak zdaje się. No, no co zrobimy? No, na dachu możemy ich tutaj ustawić. Tylko, że jak ja ich ustawię na dachu, to czy oni będą w stanie zejść z tego dachu? Czy tu się coś zbaguje? Na przykład. No bo można by tu snajperów dać na dachu, ale z drugiej strony. Wydaje mi się, że nie na dachu, będą tylko pod spodem. Albo niekoniecznie. Kurde, wszyscy macie się kurka, blaszka ukryć. No dobra, tam jest jakiś gostek. Zaraz, bo on nas tu zaraz wykryje. Kurczę, zaraz, zapauzujmy. O właśnie, tak bym chciał, bo ja kurczę, słabo tu widzę. Ty idziesz tu. Kalina, idziesz tu. Naprawdę tu nie jesteś w stanie podejść? No dobra. Ty idziesz tu. Maus, możesz iść tu. A Meltdown też tu. Kalina, czy ty jesteś w stanie go ustrzelić? Aha, goś poszedł sobie. No dobra. Okej. Ciekawa plansza. Bardzo mi się podoba. No ty sobie tu stań, bo on pewnie będzie chodził naokoło. Nie wiem, ile tam ich jest gdzieś w środku. Tam goś poszedł. Więc teraz tak naprawdę powinniście wszyscy jakby tutaj meltdown. A gość tam idzie. Dobra, meltdown. Czy gość tu przyjdzie, czy będzie wracał tam z tamtej strony naokoło? Ja bym go najchętniej po prostu... Czemu masz tak cel poza zasięgiem widzenia? Kurde. No Kalina. Jednaście w łeb. Ożeż kurde. Zapomniałem, że ty masz ten taki strasznie hałaśliwy ten. A ty go zabiłaś? Wygląda na to, że go zabiłaś. Ale nie wyglądało, że go zabiłaś, Kalina. No dobra, to teraz który wróg i skąd usłyszał hałas? Dobra, zakładam, że jacyś będą tędy biegli. Ty idziesz tu. Ty możesz w sumie zrobić over, jakie ręczne celowanie. No chyba, że on żyje, tylko po prostu się coś zbagowało. No to by było tak trochę słabo, bym powiedział.
Meltdown poślemy do przodu. A reszta, no nie wiem. Aha. Właśnie, tam jest gość dość daleko. Ile ty masz punktów ruchu Meltdown? Zero. To się jeszcze połóż, żeby cię było trudniej trafić. Ty nie masz gdzie tutaj, kurde, stanąć za jakąś osłoną, ale no dobra. Stań sobie tu i pilnuj tu. Takie nieoptymalne przedzieranie się, ale okej. Okay. Tylko jeden. Aha. No, wejdziesz? Wlazł. Tam jest jeszcze jeden. Okej, okay. Tu gość jest. I tutaj gość jest. Zwiadowca. Dobra. Bunt ma zabić przeciwnika, nie nosi przy tych żadnych obrażeń. No to... zrobione. Okej, okay. Tam jest gostek, kurde, tylko nie wiadomo gdzie on jest. I on będzie chciał... No właśnie, którędy będzie chciał tu strzelać? To będzie trudne. Trochę. Dobra, ty się czołgaj. No pewnie, że cię nie zobaczą. Tam widzisz gościa. Ale ja wiem, że tutaj jakiś gość będzie. Tylko nie wiem, czy on tutaj wejdzie, będzie chciał tędy strzelać, czy nie. Nie mam pojęcia, bo tam jest zastawione niby, że... Zakładam, że będzie tędy chciał też iść. A ty, to się też już tam, kurde... Wow, jaki fajny przewrót. A tam jest gość. No to zróbmy tryb warty. Nie wiem, czy on będzie chciał tędy iść. Jakby chciał tędy iść. Bardzo dobrze. To sami jacyś zwiadowcy, to jeszcze nie jest ta ekipa właściwa. Dobra. Tutaj gość jest taki na skraju śmierci. Weź mu zobrzyna, kurde, zapodaj. No i prosto w twarz zobrzyna. Z dubeltuwy. Dobra, Meltdown, ty już tam dobiegniesz. Bardzo dobrze. Maus też bym, kurczę... Podejdź. Aha, bardzo fajnie to zrobiłeś. Co ty masz tak mało punktów ruchu w ogóle? Dobra, ty już strzelałaś, ty już... Ty nie strzelałaś, na wszelki wypadek jakby coś tu, kurde, ktoś wylazł. Nie wiem, gdzie kto jeszcze będzie szedł. A, tam jeszcze jest jakiś gostek. I tam, a nie, tam jest zwykły jakiś ten... Czy ty jesteś w stanie gościa tam trafić, tylko tak, żeby nie trafić tego?
Okej. Okej. Padnij, powstań. Babcia Wilma. Ha! Ale w sektorze jeszcze są jacyś ziomale. No więc... No więc tak. O! Tu jest jakieś coś wybuchowego. Dobra, bo tu już nie jestem w stanie... A nie wiem, co to był za ten. Myślałem, że naboje do tego. Dobra, babcia Wilma. W sektorze jeszcze przebywają ten. Tylko pytanie, gdzie? Może gdzieś tu, czy coś? No to nic, będziemy musieli to wyeksplorować. Na... Zbir jeszcze jest. Ojojoj! No właśnie, zbir. To cudzoziemcy do broni. A właśnie, myślałem, że jednak będą tego. Maus, gdzie on się schował? Kurde, Gostek. Kurde, przełącz też widok tych dachów, bo ja tu nie widzę nic. Aha, tam jesteś w stanie 4 punkty akcji. Wejdź tam i pokaż, gdzie ten gość jest. Gdzie on się schował, kurde? Tu gdzieś chyba. No właśnie, tu się schował dziad. Jak możemy go tutaj ogarnąć? Kalina, czy ktoś go w ogóle będzie widział? Nie. Wiesz co, stań tak, kurde, zrobimy to troszkę. Czy goś może tam wskoczyć przez to okno? A ciul go wie. Troszkę kiepsko jesteśmy tutaj umieszczeni. Właśnie. Bo nie mamy jak po prostu tam dotrzeć, żeby cokolwiek... Meltdown. Znaczy, ty jesteś w stanie tak podejść i po prostu mu z obrzyna tam walnąć? Chyba nie za bardzo. Ale możesz tu podejść. Głupio by było teraz tak zerwać troszkę, no ale... No co możemy zrobić? No kurde, nic nie zrobimy. Ty pilnuj tyłów. Jakby się ktoś tu ruszył, tylko nie zastrzeli... A to babcia też będzie tu do nas strzelać? No bez jaj. Ja nie chcę babci zabić. Dobra, gość wystawi tutaj. Jak gość wystawi tutaj tylko kurde tego. A ty się schowaj, kurde. W sektorze wciąż przebywają siły wroga, okej. Okay. Czy teraz się będziemy bawić troszkę tak w kotka i myszkę, nie? No dobra. What do you want?
No to kurde. O. Kurczę. Steady does it. A. Kurczę, zabiło go, a wyglądało tak, jakby nie był zabity. Dziwnie trochę, tak, jakieś, tak jakby lekko zbagowane. Czy ty jesteś w stanie stąd strzelać? Jesteś w stanie, to prawda się trochę wystawisz, ale kurde, chrzanić to. Trafisz to trafisz. No to... Nie wiem, ile ich jeszcze tam zostało, tych luda. Bo trochę jakby... Osadniczka, kurde, nie wiem, ile ich tam jeszcze jest. Ty stój tutaj, będziesz miała tam takie pole obstrzału, ty idziesz tu, jakby co, a reszta wy. Spodnie, dobra, zezłomuj, pyk. Nie wiem, czy tu mogą jeszcze być, czy nie, kurczę, ale ten. Idziemy tędy. Podoba mi się ta mapa. Super jest. Dobra, tu jest koniec mapy, więc jak coś, to oni gdzieś jeszcze tutaj będą. Kayla Żyleta, dobra. Musimy tutaj wyleźć. Tylko którędy? Tędy pewnie. I got this. Widzisz kogoś? Kto cię widzi? Tu nikogo nie widzę. Yes, certainly. You want something? Let's go. Sure. Boss is around. Kto cię widzi, kurde? Skądś tutaj gdzieś ktoś patrzy. Mam nadzieję, że nie stąd, ale tu to już jest tak jakby końcówka mapy. No, chociaż teoretycznie może tu ktoś być. Tam gdzieś u góry ktoś gdzieś. Dobra, ty nie zostawiaj tutaj, bo to za daleko jest. Może tam gdzieś ktoś jest. Pijaczyna, kurde. Tu było, że stąd ktoś widział. A tu jest ktoś. Bo tu lampa świeci. Tam może ktoś być. Tak jakby. Bo ja wiem. On my way. To od tej lampy tak jest. Hmm? Oh, yes. All right. Dobra, już cię nie widzi. Yes? Let's move.
look at this little lamb. You want something? Okay. Yes? Understood. A tam jest jakiś gość? I got this. Yes? Dobra, czas by go tak przymierzyć do niego dobrze. Yes? Meltdown here. Ooh, come check this out. Co? Ready when you are. What do you want? Yes? Tam gość był. Czy ty dasz radę przebiec gdzieś tu? Dasz radę. Tak. Okej. Okay. What next? Taką widoczność to mamy średnią, ale okej. Okay. Yes? Certainly. Affirmative. Will do. Stan byłby niezły dla snajpera, kurczę, ten. What next? Monica Sondergaard moving. Ale mi się ta pampa podoba. A to musiałabyś tu z góry strzelać. My thoughts exactly. Pay close attention to my form. I cześć. Co, już nie ma nikogo, czy jeszcze ktoś gdzieś jest? A, to był ostatni. No to teraz najprzyjemniejsza część. Lutowanie, tylko nie używamy tyle miejsca. Kurde, tutaj lutowania to mamy po prostu na godzinę. Lutowania to tu mamy na godzinę po prostu w tym miejscu. Ja mam nadzieję, że tam ten ładunek diamentów oni przechwycą. No dobra, J33, może zróbmy tak. Inwentory, kurde. Kurczę, no nie mamy miejsca, znowu pewnie muszę moda użyć, ale to pancerz, kurde, weź ze złomu, i tak mamy mało części. To mamy zostawić. Kurde, co to w ogóle jest? Proch strzelniczy. No tego mamy o jedno za dużo. Kurczę, tych gefecherów mamy bardzo dużo. Rozładuj. Zezłomuj. To nie ma sensu tyle tego trzymać, no bez przesady. Wiem, co miałem zrobić. Miałem zrobić tak. Połącz z C4. Jeszcze raz połącz. Coś jeszcze możemy połączyć? Kurde, zostało nam tak głupio jedno C4. Kurcze, i trzy takie. I tych detonatorów. No nie. A co to? Nadkruszone szafiry. Nie wiem, czy to mamy. Może zostać wymienione na pieniądze. Nie wiem, czy to mamy zbierać, czy nie zbierać. Komu się dostał, że tak powiem, ten. A może jedno się nie udało zrobić. Bo widzę, że tylko jedno mamy. No to nam jeszcze bardziej teraz, kurczę, dorąbałem sobie. Zapalniki czasowe. No to teoretycznie można by coś z tego zrobić, ale ja wiem. O Jezu, strasznie dużo śmieci mamy. Maus ma miejsce. Kalina ma miejsce, ale to raczej J33 będzie ten. Zróbmy tak. Mamy to do modyfikacji broni. Komuś jeszcze coś możemy zmodyfikować.
Możemy jakąś modyfikację dodać tu? Umiarkowana premia do celności. A nie mamy stalowej rury, to tu nic nie zrobimy. Możemy zrobić latarkę, ale to nie. Mamy powiększony magazynek. To tylko części zamienne zużywa. Luneta snajperska. No to tak dziwnie będzie to wyglądało. A kto tu miał tak bardzo mało? A tu się da na przykład zrobić powiększony magazynek? Nie. Tu się nie da zrobić. Szersze pole ataku i tego i tak nie mamy możliwości. Tu żeśmy chyba już modyfikowali. Luneta, powiększony magazynek, celownik laserowy, a kolba coś daje. Poziom trudności niemożliwy. Ok, to i tak nikt tego nie ogarnie. Dobra, no nie ma nawet jak modyfikacji w tym momencie zrobić. Dobra, 30 minut mamy. No to co, może najpierw tak. Wstawaj i lutujesz. Aha. Że tak powiem, to można zestakować przecież. To można przerzucić tu. To można przerzucić tu. Czy ktoś jeszcze ma jakieś miejsce? Tu jest jeszcze jedno miejsce, więc możemy przerzucić tak. O. I mamy teoretycznie 4 miejsca. Amunicja sportowa. Na razie weźmiemy tu. Tam jest coś do rozminowania, żeby ci tylko nie wybuchło w twarz. Aha, dobra, będziesz tak ćwiczył, rozumiem. Można i tak. Locked. No to Kalina jeszcze tu musi przyjść. Yes. Tu mamy takie wybuchowe do rozbrojenia. Tu już nic nie było do lutowania. No to tak. Saper myli się tylko raz, co? Jak będzie boom. A jest, okej. Okay. Co tu mamy? Strzałka. Tylko tyle. Kalina. Otwieraj to. Gdzie? Test mechaniki. Kurde, kto miał mechanikę największą? 67. No Kalina. Kalina. Co ty masz? Może by ci łom dać. Weź, bieraj sobie łom. Może łomem otworzyć. No dobra, czyli tego nie, nawet Kalina nie jest w stanie otworzyć. Dobra, zaraz zobaczymy, może coś... Najpierw zbieramy łupy. Pewnie później w następnym odcinku będziemy coś gadać z osadnikami, może z babcią. Z babcią Wilmą to można już pogadać. Sam staw jest, dobra, staw mamy tu. Kurde, jak mnie denerwuje to... Zbieraj to. Części zamienne. Dobra. Zagadajmy jeszcze z babcią tutaj, Maliną. Ukradły w każdym razie wszystkie. O, chyba trochę... Babcia Wilma... Babcia Wilma chyba tak troszkę nie za do końca wie, co gada. O rany, jeszcze tam jest taki kawał drogi, ale mamy tu do lutowania. Znaczy, do lutowania to tak może dużo nie ma, ale...
do łażenia. Stara Vini. Jeszcze brykasz, okej, dobra. Tu masz lód, kurde, nie na zewnątrz. Dobra, taką osałkę już. Tu masz jeszcze lód. Ło, panie. Rambo. Rambo 3. Plakat. Ghost Ride, czy coś tam. Fajnie, że są takie nawiązania do filmów. Meltdown. Już nie musisz kłócać. Kalina też nie musisz kłócać. Meltdown. Bieraj od Kaliny, kurde, łom. Gdzie masz łom? Ta. I weź, kurde. Potrzebujesz łomu. No a kurde, wyłam zamek. Jak to? Przecież dałem ci łom. Dobra, udało się. FN Fall. O kurcze. No to teraz nie wiem. Karabinek szturmowy. Stan kiepski. 6%. Ups. 3,15. Duże obrażenia. Broń szybciej się zużywa. Nie mam pojęcia, czy to jest lepsze, gorsze, jakie to coś jest, ale wiem, że nie mam, kurde, znowu miejsca. Ty masz ostrzałkę. To do J33 można będzie zrobić. Dobra, J33 musi tutaj przyjść. Rusz dupę. No, ale resztę to sobie zrobimy już w następnym odcinku. Może znowu powiększę ekwipunek, bo chyba to jest jakby najbardziej sensowne. Evenfall. A jakby to porównać z tym, co masz z tym. A ty jesteś za daleko, kurczę. To wracaj tu. Tylko nie na kucki, tylko normalnie. Monika, ty też możesz tam wrócić, tak just in case. Dobra, Maus. Porównaj z tym. Trzy razy 15, 24 zasięg. No, ewidentnie jest to lepsze. Tylko że ty masz, kurczę, ten granatnik dodany tutaj. Trochę kiepski, więc trzeba by to naprawić. Hmm. No i też na 7 coś tam milimetrów. Ty z tą dubeltówą. Może ja tobie wymienię dubeltówę w tym momencie. Chociaż kurczę, to miałoby być na bliski, to jest na daleki. Granatów mamy mało. To też jest osobna sprawa. Dobrze byłoby gdzieś w końcu to ukraftować, bo to też jest potrzebne. A, no i co tutaj kurczę z tym zrobić? No nic, ten FN-fala trzeba będzie tutaj FN-kę zapodać. Komuś, tylko jeszcze nie wiem komu. Może jakieś modyfikacje porobić czy coś. No pewnie tu jeszcze musimy do lutowania. Jeszcze mamy tu. No nie tak dużo, szczerze mówiąc. No tu jest jeszcze od groma cały port. Więc trochę jeszcze zostało do lutowania, ale zostawimy sobie to na następny odcinek. A na razie dziękuję wam za obejrzenie tego. Dziękuję za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.